Według jednej z ankiet nawet 60% Polaków ma jakieś objawy depresji związanej z tym, co dzieje się na świecie w ciągu ostatnich 2 lat. Czy twoje zdrowie psychiczne w ciągu ostatnich 2 lat się pogorszyło? O tym będzie dzisiejszy film. Zapraszam więc do oglądania. Nasz świat się zmienia. W ciągu ostatnich 2 lat wiele rzeczy się wydarzyło, które wprowadziły pewien miszmasz w nasze życie. Najpierw 2 lata tego na P, o czym nie mówimy, czyli wiadomo, z C19. Później inflacja, która weszła, i drożejące ceny praktycznie wszystkiego. I jeszcze na koniec, konflikt ukraińsko-rosyjski, który dowalił jeszcze tutaj ludziom. I jedna rzecz to jest to, co się dzieje na świecie, czyli że faktycznie jest jakaś nowa choroba, że faktycznie ceny rosną i że faktycznie 2 kraje, z którymi sąsiadujemy, między sobą się obecnie tłuką, między sobą walczą. Ale tak naprawdę 80% całego stresu, który jest być może i w twojej głowie, nie jest powodowany przez tę sytuację, tylko jest powodowany przez to, co robią media. Media straszą na potęgę. Ludzie, którzy w ciągu ostatnich 2 lat dali się ponieść mediom, dali się ponieść temu, żeby codziennie śledzić przez wiele godzin różne wiadomości, informacje, filmy dotyczące tego, co się dzieje, ci ludzie niestety będą mieć teraz bardzo smutne, przykre i nieszczęśliwe życie. Weszła nowa choroba. Oczywiście reakcja rządów, różnych instytucji, WHO i tak dalej, na tą chorobę, co widzimy, że po tym, że ona nagle zniknęła, po prostu zniknęła z miesiąca na miesiąc, i to nie tylko w Polsce, tylko w innych miejscach na świecie, po prostu nagle jej nie ma. Wcześniej rozwalamy życie ludzi, odbieramy im jakiekolwiek wolności, narzucamy im jakieś procedury medyczne i tak dalej, a nagle po prostu choroby nie ma. Inflacja, tak, jest faktem, ceny rosną, koszty kredytu rosną dla ludzi. Trzecia rzecz, jest jakiś konflikt wojenny, tak, ludzie umierają, jest wojna, niedaleko Polski. I to są z jednej strony fakty. Natomiast to właśnie, w jaki sposób media ludziom to prezentują i uzależniają ludzi przede wszystkim od tych wiadomości. Znam wiele osób, sam w pewnych momentach dałem się ponieść temu, żeby patrzeć po prostu, co to będzie teraz z tym światem, czy już będzie wojna światowa i tak dalej, nuklearne bomby, czy zaczną spadać nam na głowę, czy wszyscy poumieramy, bo przecież media też nam to pokazywały. Ile razy media pokazywały, że będą trupy na ulicach, że co drugi człowiek umrze, w ogóle nie wychodź na ulicę, nie uśmiechaj się do nikogo, bo od razu złapiesz wirusa i umrzesz, nie? Więc media to pokazywały w strasznie wyolbrzymiony sposób. I jak to wpłynęło na ludzi? Właśnie, pokazują już różne badania naukowe, że przede wszystkim ludzie, coraz więcej osób ma zespół stresu pourazowego, PTSD, czyli coś, co normalnie było typowe głównie dla na przykład żołnierzy, którzy walczyli na wojnie i widzieli tą śmierć, porozrywane kawałki ludzkie i tak dalej. Coś, co było typowe w takich sytuacjach, teraz normalni ludzie mają. Dzięki tylko i wyłącznie temu, że oglądają telewizor, że chłoną te media. Jakie są symptomy właśnie tego? Jakie są symptomy PTSD? To jest przede wszystkim to, że ludzie mają różne wspomnienia na przykład. Czyli mogą to być wspomnienia tego, co faktycznie ci się przydarzyło, albo tego, co oglądałeś w telewizji. Różne koszmary. Przypominasz sobie w ciągu dnia jakieś sytuacje, jakieś obrazy, jakieś wizje. Masz problemy ze snem. Cały czas jesteś w pewnym pobudzeniu, w pewnym napięciu. Masz poczucie zagrożenia. Nie czujesz się bezpiecznie od rana do wieczora i w nocy też nie. Reagujesz nerwowo na dotyk, na to, jak ktoś cię przestraszy. Unikasz ludzi, miejsc, sytuacji. Odcinasz się od ludzi całkowicie, bo się ich boisz. Masz zaburzenia nastroju, czyli panuje w tobie uczucie ciągłego strachu, smutku, winy, wybuchy agresji z drugiej strony, gniewu, czasem niespowodowanego jakąś obiektywną sytuacją. Impulsywne reakcje i działania. To są właśnie symptomy, po których można rozpoznać właśnie ten zespół stresu pourazowego. I co jest właśnie, co jest problemem tutaj? Problemem jest to, że przez to, co ludzie widzą w mediach, przez te wyolbrzymione informacje, to dotyczy całkiem normalnych ludzi, coraz większej ilości ludzi, ogromnej ilości ludzi, którzy właśnie popadają przez to w poczucie braku kontroli, braku możliwości jakiej pomocy z zewnątrz. I poprzez to, że ty obserwujesz cierpienie innych ludzi i wypełniasz swój umysł każdego dnia, to ty też popadasz wtedy w takie poczucie beznadziei, w poczucie braku bezpieczeństwa, poczucie braku tego, że po co w ogóle żyć, po co coś planować, po co działać, skoro i tak wszystko zostanie rozwalone, bomba atomowa spadnie, więc poczucie beznadziei, pesymizm, patrzenie w przyszłość w czarnych barwach. Trzeba na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, to jest depresja. Depresja, na którą oceniane jest teraz, że już w Polsce cierpi 10% populacji, a 60% osób ma jakieś symptomy. Ma jakieś symptomy, może nierozpoznaną depresję, albo po prostu jakieś początki, nie? Jakieś jej elementy. Jakie są symptomy? Obniżony nastrój oczywiście, brak radości, brak energii, niska samoocena, poczucie winy, myśli i zachowania samobójcze, obniżenie sprawności intelektualnej, zaburzenia snu, aktywności, apetytu, bóle głowy, pleców, bóle jelitowe, problemy z wagą.
No i znowu, to jest, wiesz, depresja może być albo malutka, jakaś chandra po prostu, to, że jest ci smutno, albo no już depresja kliniczna, która już wymaga wtedy leczenia specjalistycznego. Natomiast w tej całej skali, w tym całym przedziale znowu, z powodu tego, co media głównie powodują u ludzi i strach i ten ciągły lęk, który już trwa 2 lata, no to coraz więcej ludzi ma z tym problem. No i trzecia właśnie choroba psychiczna, czyli zespół lęku, lęku ogólnianego, czy różne inne lęki, no nerwica lękowa, różne tutaj są rodzaje, natomiast ogólnie lęk, po angielsku anxiety. Jakie tutaj mamy symptomy? No to jest uporczywe martwienie się i lęk nieproporcjonalny do sytuacji. Nieproporcjonalny do sytuacji. Stan ciągłej czujności, napięcia, niemożliwość relaksacji, niemożliwość tego, żebyś się rozluźnił na chwilę. Cały czas twoje ciało jest spięte, cały czas twój umysł generuje te negatywne scenariusze albo je przerabia, przetwarza, martwi się nimi. Co też wpływa później na nasze ciało. Bóle głowy, napięcie mięśniowe, zaburzenia snu, nie możemy spać, nie możemy się zrelaksować, nie możemy w nocy zasnąć, tylko cały czas jesteśmy w stanie podwyższonego czuwania. Brak poczucia kontroli sytuacji. Czyli boisz się czegoś i wiesz, że nie możesz nic z tym zrobić. Takie poczucie beznadziei. Skąd się ten lęk może wziąć? No, ten lęk, o którym ja dzisiaj mówię w filmie, to jest lęk wyuczony. Czyli on nie jest spowodowany jakimś brakiem równowagi biochemicznej w twoim mózgu, nie? Jakąś chorobą faktycznie. Nie jest spowodowany właśnie jakąś chorobą, tylko jest spowodowany zewnętrznymi czynnikami. Na przykład tym, że chłoniesz te media, że przez 2 lata dajesz się cały czas manipulować, straszyć tym, co telewizja ci wciska do głowy. Czyli zmieniasz swój sposób postrzegania rzeczywistości na podstawie jakichś informacji, które cały czas pakujesz do swojej głowy. Koncentrujesz się cały czas na potencjalnych, mało prawdopodobnych niebezpieczeństwach i na negatywnych elementach świata. No i to jest, moi drodzy, okropna sprawa, bo popatrzcie się, 2 lata choroby, wszyscy mieli poumierać i tak dalej. No ja nie znam nikogo, nie słyszałem o nikim. To by nawet miał jakieś komplikacje z tego powodu, nie? A znam mnóstwo osób, co przeszło kilka razy tą chorobę. No i teraz, czy warto było przez 2 lata żyć w tym lęku, strachu, odebrać sobie 2 lata życia, 2 lata kontaktów międzyludzkich, 2 lata radości, uśmiechu, optymizmu, spojrzenia w przyszłość z nadzieją? Warto było? Nie warto było. Nie warto było. Więc jeśli ty dałeś się zmanipulować, nie daj się manipulować tym mediom. Odetnij się od nich. Przestań to oglądać. Niestety teraz nie tylko już media te tradycyjne, telewizja, wiadomości, radio, gazety nas próbują tutaj no, wpędzić w poczucie właśnie braku bezpieczeństwa, żeby później nam dać jakieś iluzje bezpieczeństwa, nie? Ale już media społecznościowe tak samo są wypełnione tym po brzegi, bo coraz więcej ludzi się poddało temu po prostu tej manipulacji i postują sami. Widać to na YouTubie na przykład. Ja sprawdzałem ostatnio, dlaczego moje filmy na YouTubie, drodzy widzowie, jeśli chcecie wspomóc kanał, to łapki w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie moje filmy. Bo zobaczcie, ostatnich kilka filmów, które wrzuciłem tutaj, no może nie ostatni, no tam wcześniej kilka filmów, no to miało po parę tysięcy wyświetleń. To dawno od paru lat nie miałem tak słabej ciągu, żeby tak filmy słabo działały. A to były bardzo dobre filmy. Naprawdę się bardzo starałem. I wiem, że jakby była normalna sytuacja, to one by miały po parę 10 000 wyświetleń. Ale zrobiłem sobie badania i sprawdziłem na YouTubie, jest taka strona Social Blade, gdzie można każdy kanał przeanalizować, zobaczyć ile ma wyświetleń przez ostatnie na przykład 2 lata, ile ma nowych subskrybentów. I wszystkie kanały edukacyjne, większość kanałów rozrywkowych, no to nagle teraz zwłaszcza marzec, kwiecień, nawet część lutego, no to mają ogromne spadki. A wszystkie kanały dotyczące sytuacji, no nie mogę użyć tego słowa na W, ale wiecie, W-O-I-N i wiadomo o co chodzi, czyli wszystkie kanały dotyczące czołgów, karabinów i tak dalej, nagle bum, w kosmos, nagle ktoś miał 100 tysięcy wyświetleń miesięcznie, nagle ma 8 milionów w marcu. Ktoś miał subskrybentów nowych 500, a nagle ma nowych subskrybentów 40 tysięcy. I to nie ktoś, wszystkie te kanały, bum, 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 bum. Nie? Do czego to dowodzi? Albo to dowodzi, że YouTube wpieprza nam do głowy po prostu na siłę tą tematykę, czyli nie wyświetla nam w polecanych żadnych innych filmów, tylko praktycznie te wszystkie dotyczące właśnie, no wiadomo czego. Albo ludzie po prostu zostali tak zmanipulowani, zostali tak już no, wszanieni na siłę w tą sytuację, że tylko to oglądają, nie interesują się niczym innym, nie patrzą w przyszłość, nie planują swojego życia, nie chcą otwierać nowych biznesów, nie chcą zmieniać pracy, szukać lepszej pracy, rozwijać się, pracować nad sylwetką, pracować nad swoją psychiką, planować swojego życia do przodu, osiągać pięknych celów i realizować marzeń, tylko, albo nawet się cieszyć, oglądać rozrywkę, nie chcą się cieszyć, oglądać sobie jakiś tam żartownisiów, tylko cały czas chłoną po prostu tą tematykę. Co to będzie? Więc, moi drodzy, czy
czy warto jest, żebyście teraz kolejny rok życia, tak jak stracili niektórzy 2 lata życia, stracili 2 lata życia przez strachanie się z powodu wirusa, to teraz czy warto jest, żeby na przykład rok czy kolejne 2 lata z powodu putasa stracić? Putasa, uwielbiam to słowo. Więc czy warto? Sam sobie odpowiedz, drogi widzu, na to pytanie. Słuchaj, zanim, bo mam trochę tutaj, moi drodzy, dla was porad. Oczywiście musi być film z poradami. Nie tylko powiedzieć wam, jak jest źle, ale powiedzieć, jakby, że zrobić, żeby było dobrze. Natomiast od razu chcę zaprosić cię, drogi widzu, na 2 szkolenia, które poprowadzę w tą niedzielę. A będzie mega energia, mega wiedza i przede wszystkim będziecie mogli zadawać mi pytania. Pod koniec każdego webinaru będzie możliwość zadać pytania. Będę wam odpowiadał na wasze indywidualne sprawy. Natomiast będzie to szkolenie właśnie pierwsze, bardzo ważne, myślę, zwłaszcza w kontekście tej sytuacji, o 10 w niedzielę, na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie. Czyli jak zaplanować, jak teraz usiąść po prostu i jak zaplanować, jak chcę, żeby przez kolejnych 10-20 lat wyglądało moje życie. To wam pokażę, jak to zrobić i później jak te swoje cele zrealizować. To jest też ważne, nie? Cała strategia konkretna. A będzie też szkolenie, słuchajcie, o 13, dotyczące marketingu internetowego, czyli jak zarabiać pieniądze z wykorzystaniem internetu. Bardzo ważne 2 szkolenia, zapisz się w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu, masz linki. Natomiast wracając tutaj do naszego filmu, to przypominam znowu, żeby wesprzeć kanał, bo musimy te algorytmy YouTube'a trochę tutaj, moi drodzy, teraz no polepszyć, czyli łapki w górę, udostępnienia, subskrypcje, subskrybuj kanał, zaznacz dzwoneczek, powiadomienia, żeby ci moje filmy się wyświetlały, a nie filmy o czołgach tylko i o putasie, więc zaznacz sobie tą subskrypcję, wrzucaj łapę w górę, podeślij znajomym, żeby coś innego oglądali, żeby zdali sobie sprawę z problemu, bo naprawdę, moi drodzy, to już nie jest to, że Krzysztof Król gada, żeby nie oglądać wiadomości. To już są normalnie badania naukowe, różnego rodzaju dane, które pokazują faktycznie, że w ciągu 2 lat zdrowie psychiczne Polaków jest po prostu na samym dnie. Nigdy tak źle nie było pod tym względem. A my mamy na to wpływ. Mamy na to wpływ. Masz wpływ na to, jakie informacje dostarczasz do swojego umysłu, jakimi informacjami go bombardujesz. Czy skupiasz się na problemach całego świata, albo na wyimaginowanych, przerysowanych, przekolorowanych problemach, które media nam przedstawiają? Czy skupisz się na swoim życiu, na tym, na co masz wpływ, na to, jak zbudować szczęśliwe życie. Nie za 100 lat, tylko dzisiaj, jutro, przez tydzień kolejny, miesiąc, rok i kolejnych 10 lat życia. Na tym się powinniście skupiać. No właśnie, bo co z tym zrobić, moi drodzy? Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim świadomość tego, co się dzieje z twoją głową i w twojej głowie. Bo być może tego nie dostrzegasz. Tego typu zmiany psychiczne, jak to nie jest jakaś nagła choroba, to one bardzo powolutku następują. Aż nawet nie zauważysz, to skapniesz się po roku nagle, że kurde, jak to jest, ja nie jestem szczęśliwy, w ogóle nie mogę spać w nocy, zestresowany, krzyczę na żonę, jak to jest, co to się dzieje, nie? Więc żeby nie dojść do takiej sytuacji, kiedy nagle się budzisz po roku, czy po 2, czy po 5, to staraj się budować świadomość, nazywać swoje uczucia, które odczuwasz każdego dnia, dostrzegać już te symptomy, zanim one staną się naprawdę kłopotem dla ciebie dużym w życiu. Więc obserwuj swoje emocje, obserwuj to. Zrób sobie dziennik, zapisuj sobie w dzienniku swój nastrój przez kolejnych na przykład 100 dni. I zrób sobie tabelkę albo w Excelu, albo na telefonie i zapisuj codziennie numerek od 1 do 10. I zapisuj, jaki masz nastrój, bo dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć, o, w ciągu ostatniego miesiąca, czy ja idę w lepszą stronę, czy w gorszą. Bo wtedy mogę coś z tym zrobić. Jak mam świadomość, to już naprawdę 50% sukcesu. I nazywaj swoje uczucia. Nazywaj, w tej tabelce możesz pisać. Dobra, dzisiaj mam 5, bo się martwiłem, bo przeczytałem newsa w telewizji, kurde, że znowu straszył tam jakiś putas i się tym zmartwiłem. No i przez cały dzień miałem później zwałę, nie? Więc nazywaj te uczucia. Punkt drugi, to jest odcięcie się od mediów. No tego się chyba nie spodziewaliście, oczywiście się spodziewaliście. Odetnij się od mediów, odetnij się od tego całego syfu. Punkt trzeci, post dopaminowy. Za tydzień będzie o tym film. Przestań stymulować nadmiernie swój mózg wiadomościami nie tylko negatywnymi, jakimikolwiek. Przestań scrollować Face'a, Instagrama, TikToka. To wszystko, cały czas bombardować swój umysł z nadmierną ilością informacji. Za tydzień będzie film. Jak zasubskrybujesz kanał, dostaniesz powiadomienie na pewno. Więc będzie dobry film właśnie o poście dopaminowym. Kolejna rzecz. Relaks, medytacja. Uspokój swój umysł. Daj mu chwilę wytchnienia. Nasz umysł potrzebuje czasu, nie tylko podczas spania, ale też w ciągu dnia, żeby przetworzyć to wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Pewne sytuacje przerobić, poukładać sobie odpowiednio. Daj mu czas na to, żeby nie było chaosu w głowie. Kolejna rzecz. Skup się nad tym, nad czym masz kontrolę. Są rzeczy w twoim życiu, nad którymi masz kontrolę. To jest twoje zdrowie, twój rozwój, twoja wiedza, kontakty z ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną, na które masz wpływ teraz. I ani putas, ani choroby ci tego nie popsują. Zwolnij swoje tempo życia. Zwolnij troszeczkę. Miej czas, żeby się zrelaksować, żeby się nacieszyć tym życiem. Nie goń cały czas. Osiągaj cele, ale zachowaj balans, zachowaj równowagę. Punkt 7. Zaplanuj swoje życie. O tym będzie webinar w niedzielę.
Niezależnie od tego, jakie tam politycy czy jakieś inne bęcwały, putasy będą wymyślać problemy, to ty zaplanuj swoje życie. Bo zobaczysz, że uda ci się ten plan zrealizować, jak go zbudujesz, jak zaczniesz go realizować, to duże szanse są, że ci się uda. No i ostatnia rzecz. Zadbaj o dobry sen, o odżywianie, o kondycję fizyczną twojego organizmu, żebyś czuł się dobrze w swoim ciele. To jest podstawa. Więc spróbuj wprowadzać te rzeczy. Napisz w komentarzu pod dzisiejszym filmem, którą rzecz wprowadzisz z tych, żeby mieć lepsze życie, żeby mieć lepsze emocje każdego dnia, lepszy nastrój. Drogi widzu, dziękuję ci za uwagę. Wbij łapę w górę, udostępnij film znajomym i widzimy się w niedzielę na dwóch szkoleniach. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!